Nie jestem dobrym fotografem, ale jakieś tam wywiady jeszcze ogarnę. Gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mistrz organizacji, jak to w ogóle odbierasz? Chyba jeszcze to do mnie nie dociera, powiem ci. Kurde, tak to się wydarzyło szybko. Muszę dojść do tego i muszę podotykać ten pas, czy on naprawdę tu jest jeszcze. I emocje, wiesz, na świeżo po... Cieszę się, bo to był dla mnie bardzo ciężki okres. Zresztą sam byłeś u nas na wywiadzie, widziałeś, jak przykładam się do tych treningów. Poświęciłem całe serducho, robiliśmy w międzyczasie płytę. Moja kobieta najbardziej na tym chyba ucierpiała, kurczę, bo jedyne, co mnie widziała, to bardziej moje brudne ciuchy w pralce i gdzieś tam mnie pomiędzy treningami. Chcę teraz troszkę odpocząć, oczyścić głowę, bo naprawdę to był wysiłek zrobić tą płytę. Już miałem takie momenty, że siadałem, mówię, nie chcę tej walki, nie chcę tej płyty, wiesz, psychicznie. Natomiast było tego trener Szyszka, który zawsze powiedział, ty, ale ty jutro jesteś na treningu. Ja mówię, no jestem oczywiście. I byłem. I nie było tak, że nie byłem. Ze złamanym palcem, z naderwanymi więzadłami w kolanie zawsze byłem. Z uszami, które miałem poszywane. Naprawdę, trener Szyszka zrobił ze mnie kogoś nie do pokonania psychicznie. No właśnie zastanawiam się, co w tym trenerze jest, bo ani przystojny, ani coś, ani wiesz. Kurde, wiesz co, po prostu to jest... Ani wygadany. To jest dobry człowiek, to jest dobry człowiek. Nie, ja rozmawiałem już dzisiaj z trenerem, bardzo cię chwalił, powiedział, że taki był plan. Trochę się obawiałem o twoją rękę, jak z twoją ręką w tej chwili. No jest dobrze, teraz jest okej. Tego nie kibice nie wiedzą, a my wiemy. Tak, nie, no już wiesz, teraz nie odczuwam tego jakoś bardzo, zresztą adrenalinka zadziałała, więc... Jakub, wiesz, że teraz Unique Fight Club zmieni się na... będzie miał nową nazwę. Jaką? Buena Vista Social Club. Buena Vista Social Club, tak. To do tych, którzy mówili, że muzyka kubańska. Tak, słuchaj, kubańska muzyka, Buena Vista Social Club. Słyszałeś w ogóle to? Tak, słyszałem po tym, jak ty mi powiedziałeś. To posłuchałeś? Tak, sprawdziłem. Podobało się? Jasne, a szczególnie, że byłem na Kubie i tam takie rytmy często, wiesz. Ja naprawdę lubię bardzo taką muzyczkę. Polecam też film, bo jest film o tym, bardzo a, dobry. Widzisz, nie widziałem filmu, ale to widzisz, z polecenia sprawdzę, tak, pioseneczkę. To się cieszę, ja posłucham twojej muzyki. Słuchaj. Spełnienie marzeń? Tak, jak najbardziej, potężne, wiesz co, aż się popłakałem, kurde, pierwszy raz z emocji, nigdy, nie wiem, nie byłem nigdy w takim stanie, to wielkie emocje, jestem szczęśliwy, najszczęśliwszy na świecie, wydałem płytę, wszystko się udało, wygraliśmy walkę, spełniłem oczekiwania moich trenerów, mam nadzieję, że są ze mnie dumni. Moja kobieta jest ze mnie dumna i cieszę się, no tak jak ci mówię, nie wierzę, dotykam cały czas, żeby sprawdzić, czy to naprawdę się stało. Wyjazd na wakacje, odpoczynek od tego wszystkiego, od tego zgiełku, bo to jest duże obciążenie psychiczne. Bardzo, bardzo, szczególnie, że właśnie nie tylko był ten sport, ale jeszcze ta muzyka. Może wakacje zaplanujemy z Olą w późniejszym okresie. Chcę w końcu pojechać do domu, do Stargardu. Chcę zobaczyć się z mamą, z tatą, z bratem. Nie było mnie już pół roku. Ja jestem... Chłopak w Warszawie rozrabia. Tak, ja jestem bardzo żyty z rodzicami i chcę w końcu ich zobaczyć na żywo. Słuchaj, rozmawiałem z Dawidem Malczyńskim, on powiedział, że nie widzi nikogo, kto, jeśli ty jego brata tak zlałeś, to powiedział, że nie widzi nikogo, kto by cię pokonał i długo ci odebrał pas w tej organizacji, to prawda? Kurczę, przepraszam, bo spojrzałem na wynik. No bardzo miło, że Dawid tak mówi. No Marcin nie mógł dużo pokazać, kurczę, ciężko mi się wypowiedzieć, bo wiesz, no ja zaatakowałem już szybko tymi nogami i tak naprawdę ani się nie potarzaliśmy, ani się nie poszarpaliśmy, ani nie było gdzieś uderzeń, więc nie jestem w stanie powiedzieć, na jakim poziomie jest Marcin, bo tak naprawdę on nie pokazywał nic z przygotowań za bardzo, gdzieś tam mieliśmy jakieś przecieki, więc zobaczymy, ale jeżeli Dawid tak mówi, no to fajnie, cieszę się i ja się rozwijam dalej, ja nie będę, nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa i będę teraz coraz lepszy. Dawid ma pas. Wiem, 77. A ty? Mam nadzieję, że tam u braci Malczyńskich w domu nie będę, wiesz, wydrukowany z rzutkami takimi, wiesz. Ale pokusiłbyś się o pas 77? Oczywiście, to jest chyba jeden. Zrobisz taką wagę? Tak, bez problemu, bez problemu i myślę, że to jest mój następny cel. Może jeszcze nie na najbliższe miesiące. Chcę trochę odpocząć, może jakieś pół roku. No nie, zobaczymy mnie na pewno w klatce. Zobaczymy, jak będą w ogóle gale organizowane, jak to wszystko z tym koronawirusem się potoczy, więc jeszcze nie mówię nic na chłodno. Chcę trochę odpocząć, porozmawiać z wodarzami i zobaczymy. Krótkie podziękowania dla kogoś?
Tak, podziękowania oczywiście dla chłopaków z Maty. Oskar Staszczak, to jest Sieksa Jacek, to jest oczywiście trener Szyszka, Radek Paczuski, Rafał Wargocki, mój dietetyk, mój fizjo Jankowski i nie chcę nie wymienić, przepraszam, chłopaków z Maty, ale wszystkich, którzy u nas na grupie trenowali, dla mojej kobiety Oli, która naprawdę poświęciła dużo, dużo czasu. Naprawdę dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu. Jak to mówią, ojców sukcesu jest wielu, a porażka jest sierotą. Ja Ci nie życzę, żeby była porażka, żebyś był zwycięski, spełniał marzenia. Dziękuję bardzo dzisiaj za walkę. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dobra, poczekamy.